Witamy w świecie Daci. Nazywam się Maciej Kukiełka oraz Mariusz Rataj. Zapraszamy na następną produkcję. W dzisiejszym odcinku powiem kilka słów o tym, dlaczego tak długo nie było nas na YouTubie. Ostatni nasz film opublikowaliśmy w październiku 2021 roku. Od tamtego czasu nic nie nagrywaliśmy. Dlaczego? Po prostu dopadło nas totalne zmęczenie, a spowodowane to było tym, że od września 2021 roku nie mieliśmy samochodów i te auta, które we wrześniu i październiku miały do nas zjechać, mieliśmy je wydać klientom, miały opóźnienia. Zjechały w terminie październik, listopad, grudzień, dotarły te listopadowe, grudniowe, w związku z tym w ciągu 2 miesięcy i w styczniu jeszcze trochę musieliśmy wydać wszystkie te samochody, czyli pracowaliśmy, mówiąc delikatnie, jak te świstaki, a bardzo, bardzo dużo i po prostu dopadło nas totalne zmęczenie. Nie mieliśmy siły na to, żeby jeszcze kręcić filmy dodatkowo, aczkolwiek chęci ciągle były, bo w tym czasie wyjeżdżały od nas bardzo fajne samochody, bardzo fajnie doposażone. Wielu klientów właśnie z YouTube'a doposaża swoje auta w dodatkowe akcesoria. Fantastyczne fury wyjeżdżały. Szkoda, że nie mogliśmy ich nagrać, ale sił po prostu nie było. I co z samochodami? Co z zamówieniami? 2022 rok niestety chyba nie będzie różnił się od 2021. Nadal brakuje części elektroniki samochodowej. Dacia na szczęście są to samochody proste, nieprzeładowane tą elektroniką. W związku z tym nie mamy aż tak dużych opóźnień w realizacji zamówień niż w konkurencyjnych markach. Maksymalnie na tą chwilę na samochód zamówiony poczekacie 4 do 5 miesięcy. Wszystko zależy oczywiście od modelu, o którym rozmawiamy, bo Duster może się zdarzyć, że to będzie kwiecień, a jeżeli to będzie jakaś szczególna konfiguracja, może być czerwiec. Bardzo często, przepraszam, często się zdarza, to też złe słowo, czasami się zdarza, że klienci rezygnują z zamówionych samochodów i wtedy pojawiają nam się takie perełki sprzedaży samochody dostępne od ręki, co w tych czasach braku dostępności aut jest naprawdę super okazją do zakupu. Dzwońcie do mnie albo do Maćka, nie ma znaczenia, do którego z nas zadzwonicie, może akurat mamy takie auta do sprzedaży praktycznie od ręki albo w bardzo krótkim terminie dostawy. Polecamy się jak najbardziej. Zamawianie nowych samochodów. Temat bardzo ważny. Przyjmujemy takie zamówienia na dowolny model. O terminach realizacji będziemy informowali już indywidualnie na podstawie oczywiście modelu oraz konfiguracji auta. Może się zdarzyć, że będzie to 2-3 miesiące, ale może się zdarzyć, że będzie to również 5 lub 6 miesięcy, ale to indywidualne zamówienia. Zamówienia przyjmujemy również na Dacia Jogger, czyli nowy model, który wszedł pod koniec zeszłego roku do oferty Daci. Pomimo, że go jeszcze nie widzieliśmy fizycznie, już zamówienia przyjmujemy. Podpisanie umowy zakupu samochodu daje Wam gwarancję ceny. Obowiązuje ona 6 miesięcy. Są pewne warunki tej gwarancji ceny, ale one nie są takie straszne, są do przeżycia, takie zdroworozsądkowe. Za każdym razem będziemy Was informowali o tym, jakie to są warunki. A jeżeli decydujecie się na zakup samochodu albo chcecie go kupić w niedalekiej perspektywie, warto podpisać taką umowę, ponieważ jest ta gwarancja ceny. Polecamy się oczywiście do zakupu ja i Maciek. Jeżeli kupujecie samochody w innych stacjach dealerskich, nie ma z tym oczywiście żadnego problemu. Wielu z Was dzwoni do nas już po zamówieniu samochodu, pyta o jakieś rady, porady, akcesoria. Dzwońcie śmiało, zawsze postaramy się doradzić. Również finansowanie samochodów, czyli kredyt albo leasing, RCI Bank albo RCI Leasing, czyli nasz wewnętrzny fabryczny leasing, daje pewną stabilność, pewną gwarancję. Otóż od dnia uzyskania promesy kredytowej albo leasingowej stałe oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące promesy leasingowej, a podpisanie już umowy leasingowej do tej promesy gwarantuje stałe oprocentowanie na cały czas trwania umowy kredytu albo leasingu. To jest szalenie ważne w naszej gospodarce, która jest taka nie za bardzo. Także polecam, kontaktujcie się z nami, doradzamy, sprzedajemy, podpisujemy zamówienia, zaczynamy działać i działamy, ale zaczynamy działać, oczywiście mam na myśli YouTube'a. Niedługo pojawią się nowe filmy, prezentacje aut, może powiem coś o finansowaniu, o dodatkowych umowach serwisowych,
o tym, jak dobrze kupić samochód, o tym, jak nie warto iść do pośredników zakupowych, sprzedażowych, handlowych, jakkolwiek ich nazwać. Wszystko jesteście w stanie załatwić u nas online, telefonicznie, jakkolwiek. Tylko odbiór samochodu będziecie musieli przyjechać już osobiście. Tego Wam nie odpuścimy. Dzięki za uwagę. Zapraszamy na następne produkcje. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia w następnych odcinkach.